Cześć, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. W dzisiejszym odcinku zrobimy coś, czego jeszcze nie było. Pisałem o tym na moim telegramie. No i pierwszy raz mówię o tym na YouTubie, ale zanim zaczniemy, omówimy ten temat, standardowo zapraszam Was do opisu. Jeżeli odcinek się Wam również spodoba, zostawcie łapkę w górę. Możecie napisać komentarz. Przypominam, że raz w tygodniu spod wszystkich moich filmów w danym tygodniu wylosowuję jedną osobę, co napisała komentarz. No i ma ona po prostu szansę wygrać 10 dolarów w losowaniu. Zapraszając do opisu zapraszam Was do giełdy Bybit, do giełdy Binance, no oraz do mojej społeczności Discorda, grupy z ogłoszeniami na Telegramie oraz mojego Twittera. Z tym, że tutaj ten Telegram będzie, będzie dość ważny w tym dzisiejszym odcinku i w tym challenge'u, który chcę Wam pokazać. No i jeszcze tylko, że Bybit bardzo spoko giełda, rejestrując się możecie otrzymać po prostu dolary. Bardzo dobra giełda pod trading. No, i fajna giełda, jak chcecie używać spot, e, niskie, niskie opłaty, generalnie polecam. Dobra, na dzisiejszym odcinku mamy tutaj czystego MetaMaska, na którym mamy 5 Matików i 2500 USDC. I teraz co robię, o co chodzi? Na moim Telegramie, na mojej grupie, która właśnie jest zawsze w opisie, dokładnie tutaj zawsze jest grupa z ogłoszeniami, dałem takie info, że rozpoczynam challenge. Challenge, otworzę sobie tu od razu notatkę. Challenge od 2,5 tysiąca dolarów do 25 tysięcy dolarów, czyli zrobić X10. Taki mam challenge, sam sobie go stawiam, chciałbym, żeby on był po prostu nagrywany, pokazywany na YouTube i powiedzmy był, no, że każdy może sprawdzić, co się działo. Ja chcę po prostu to zrobić też trochę dla siebie, bo chcę po prostu mieć jakby taki dziennik inwestycji to trochę w tej hoście tego nie robiłem, inwestowałem powiedzmy trochę na głupia, w sensie no, nie miałem notatek, ani taki, tego typu rzeczy, tego mi zabrakło, tutaj jak będę to dobrze pisał, a na tym mi zależy, no to również będzie to coś dla mnie, no i jednocześnie chcę po prostu taki challenge na YouTubie oficjalnie e, pokazać, czy zarobię X10, czy nie zrobię, bo łatwo jest pokazywać screeny, gdy się już zarobiło, powiedzmy sam to przerobiłem, Nieraz na przykład jak tradeowałem, to wrzucałem jakiegoś screena, że mi się udało zarobić. Wszyscy oczywiście wtedy gratulują, ale najtrudniejsze, co nie każdy robi na Twitterze czy tam w YouTubie, to jest pokazywać to, jak od początku powiedzmy zarabia na tej zasadzie. Mam taką prawdziwą transparentność, na której, będzie, na której mi właśnie zależy, szczególnie w, tym, w tej serii. No ale na moim kanale też staram się być tutaj z wami transparentny. No i chcę po prostu od podstaw pokazać, że z tych 2,5 tysiąca dolarów, które mam teraz na portfelu Metamask, czyściutki Metamask, jeszcze tutaj żadnej transakcji nie robiłem, poza tym, że sobie coiny dwa przysłałem, no że po prostu uważam, że zarobię 2,5 tysiąca dolarów, X10, czyli 25 tysięcy dolarów z 25 tysięcy dolarów, albo i nie zarobię, albo się poddam. Tego nie wiem jeszcze. Ja uważam, że mi się uda, ale to wiecie, nie chcę, nie chcę tutaj też powiedzmy z wielkim ego czy coś startować. Po prostu taki challenge samemu sobie rzuciłem. Chciałbym też go Wam pokazać. No i Was zapraszam zawsze do komentowania, oceniania tego typu challenge'u. No i już może, myślę, że możemy przejść do zasad, które wpisałem sobie tutaj w notatniku online, ale potem gdzieś to zapiszę i wrzucę na Discorda, żeby to powiedzmy było, było widać. No, i tak, challenge od 2500 dolarów do tysięcy dolarów, czyli challenge zrobić X10. Po pierwsze, nie określam ram czasowych. Może być to rok, może być to nawet dłużej. Prawdopodobnie to będzie dłużej niż rok od tego, tego czasu. Mamy obecnie bessę i bez sensu jest mówić, że ja to zrobię w ciągu roku. Nie chcę sobie narzucać takiej presji czasowej. Też dużo no naprawdę zależy od rynku. Że po prostu, no, jak zajmie mi to, nie wiem, dwa lata, to mi to zajmie dwa lata, ale zrobię x10, zrobię x10. W sensie taką mam nadzieję. Nie? Więc nie narzucam sobie kompletnie tutaj norm czasowych, jak ktoś przyszedł, nie wiem, i uważa, że w ciągu miesiąca zrobię x10 z tej kwoty yy, jakimiś degen trade'ami, no to jest w dużym błędzie. Nie, nie będę czegoś takiego robił. Jak mi się uda w rok, będę bardzo zadowolony. Jak mi się uda w dwa lata, też będę bardzo zadowolony, bo dalej z zwrot na poziomie X10 mimo wszystko w trakcie Bessy. To uważam, że to jest bardzo duży powiedzmy zarobek, więc kompletnie nie narzucam sobie ram czasowych. No, myślę, że 10 lat mi to nie zajmie. No, ale myślę, że, że możemy tutaj tak to po prostu powiedzieć, że jak pójdzie, tak pójdzie czasowo. Nie? Używam wszystkim znanego portfela Metamask. Tak jest. Nowa przeglądarka, nawet specjalnie pobrana, pobrana. Brave, specjalnie pod ten odcinek. MetaMask, tyle co sobie MetaMaska zainstalowałem. Zapisałem sobie Seedy, dodałem sobie dopiero tylko Polygona, jako sieć. Nie potrzebuję więcej sieci. Mam Ethereum i, i Polygon. Wysłałem sobie 2500 dolarów w USDC na, na Matika. No i 5 matików. Do tych matików jeszcze przejdę później. Są mi po prostu potrzebne na opłaty transakcyjne. Jest to 3 dolary, także myślę, że. No to jest tylko dosłownie na opłaty transakcyjne, myślę, że o to problemu, problemu tutaj nie, nie będziecie e, mieli. Więc używam metamaska, gdy będzie potrzeba użyć giełdy, będę o tym mówił, będę o tym pisał na pewno na Telegramie, będę o tym mówił na YouTubie, że taki ruch wykonałem, no będzie się też dało zawsze pokazać historię transakcji, że coś takiego zrobiłem, no ale przede wszystkim będę o tym mówił, że Dziś tego, tego i tego dnia nie wiem, przesyłam sobie 500 dolarów na, na tą i na tą giełdę, aby zakupić to, i to. Więc taki, taki jest powiedzmy, nawet nie plan, no takie jest założenie, tego się będę trzymał. E, więc jak nie będę używał metamaska, bo będę potrzebował giełdy, no to mówię o tym, e, co, po co, na co, i za ile, i na jaki. Giełdzie. Informacje w pierwszej kolejności będą na telegramie, no i w opisie macie linka do mojego telegrama. Następnie będą wpisy na Twitterze oraz filmy na YouTubie. Filmy na YouTubie będą jaki taki update portfela, pewnie może być tak, że zrobię z 2, 3, 4, 5 ruchów w rynku kryptowalut i dopiero wtedy nagram film, bo bez sensu jest nagrywać każdy film, co powiedzmy, nie wiem, co zakupiłem tego dnia, nie? Więc to po prostu będą zbiorcze filmy, ale każdą pozycję, którą kupię, którą sprzedam, Będę starał się, starał się, będę pisał wam na telegramy. Tu nie ma, że się staram, tylko to jest powiedzmy obowiązek, muszę sam siebie pilnować. Że, pomimo że na Metamasku i tak zawsze możecie zobaczyć, co mi się udało, co mi się nie udało, no to challengeem tutaj jest to, żebyście po prostu widzieli, że tego dnia kupiłem, o tej i o tej godzinie napisałem to. No i na przykład, jak sprzedam, to też wam dam o tym info. Widzowie mogą obserwować portfel używając tych dwóch e, stron. Czyli po pierwsze, jest to, nie wiem jak się to teraz nazywa, portfolio Nansen, ale jest to tak naprawdę AP Board. Tylko zmienili nazwę. No i możecie zobaczyć, że tutaj na portfelu 2,5 tysiąca dolarów plus 5 matików. Matiki no wartości 4 dolarów, ale są one dosłownie na opłaty transakcyjne. No i mam tutaj pokazane, że mam wykonane tylko dwa, dwa ruchy, nie? Jak o to chodzi. Więc to jest, to jest jedna rzecz. Oraz w Coingico, Coingico jeszcze nie ogarniam do końca tego portfolio w Coingico, to wam dopiero dam znać, ale tu będę miał linka nie wiem czy to już działa, nie. Będę miał linka, że po prostu będziecie mogli zobaczyć moje portfolio, będę je ręcznie dodawał, co posiadam, co sprzedałem do tego portfolio z Coingico, ale jeszcze tego nie ogarnąłem, ale spokojnie. Też no mam na razie tylko 2,500 USDC tutaj, ale będę tutaj to updateował i chyba da się wygenerować link dokładnie, żebyście również mogli mogli to widzieć powiedzmy na żywo. E, mogę kupować wszystko. Mogą być to tokeny zwykłe, mogą być to NFT, mogę się bawić pod różne airdropy, testnety i tak dalej. Wszystko głównie, żeby było z tego portfela. Nie robię czegoś takiego, że zakładam drugi portfel pod testnety, także tutaj jakby to ryzyko, że muszę po prostu. Jak będę czegoś używał, no to muszą być to w miarę sprawdzone strony, żeby nie podłączyć się na ślepo z jakąś, no nie wiadomo jaką. E, stroną, tak? Ale no w razie czego mogę powiedzmy robić, robić, wszystko kupić, wszystko sprzedać. Nie ma z tym problemu. No i zaczynam mając 2,500 USDC na portfelu, sieć Matic. E, dostałem dosłałem sobie sobie, dosłałem sobie parę matików na opłaty. No i gdy będzie taka potrzeba, doślę sobie jeszcze parę dolarów, czy tam dolara na opłaty na innej sieci. Mogę to zrobić, nie wiem, na Ethereum, na BSC czy na jakikolwiek innej sieci która mi będzie potrzebna, a nie będę miał na opłaty. Prawdopodobnie nie będzie takiego problemu, bo używając bridge'a, na przykład Rango, mogę sobie przenieść te środki bez, powiedzmy, e, posiadania innego coina na, na przykład Ethereum, bo mi dosłownie da całe Ethereum tam. Ale gdybym potrzebował na climb lub coś, no to sobie doślę, to jest parę dolarów, nawet jeden dolar, e, czasem, żeby zrobić sobie tą tylko opłatę transakcyjną. E, a tu głównie chodzi o te 2500 USDC, które będzie. W ruchu. No i challenge kończy się jak portfel zrobi X10, jak po prostu portfel zrobi X10, wtedy kończymy ten challenge. Albo jak powiem publicznie, że nie dałem rady, no i nie wiem, wtedy coś może wymyślimy, jakąś nagrodę dla widzów, czy, czy coś takiego. Nie chcę, nie chcę jeszcze tego mówić, ale no albo jak zrobię X10, albo jak oficjalnie powiem: No sorry, nie udało się, nie udało się zrobić X10 i powiedzmy, nie będę już rozwijał tego. Projektu tego challenge'u, więc to też jest takie ważne założenie. No i to pozdrawiam. Jaki mam plan na to? No, tutaj taki memik przygotowałem. No, mam plan jaki? No, no sprytny, sprytny plan jest. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No, obecnie rynek jest po spadkach: 19 tysięcy dolarów na Bitcoinie, Ethereum 1300 dolarów. No, i tak powiedzmy, ten rynek się kręci. No, pewnie na Bitcoinie tego nie zrobię tak łatwo. Takich X10 na Ethereum również. Ale pewnie Ethereum już zresztą planuję. Mam to w planach, pewnie wam o tym dam info na Telegramie. Mam w planach zakupić Ethereum za jakieś 400-500 dolarów. To jest jedna rzecz, a druga rzecz mam w planach zakupić token Portugalii, POR, Portugal National Team Fan Token. On jest obecnie po 5 dolarów. No i mam w planach go zakupić na giełdzie MEXE. Ponieważ nie da się go zakupić na Metamasku. Jeszcze tego nie robiłem. Jak zakupię, dam Wam oczywiście informacje na telegramie, tylko z tym, że tutaj po prostu mówię Wam już informacyjnie, że to są moje plany. No obecnie, kupić jakieś, nie wiem, za 300-400 dolarów Ethereum, no i za jakąś część, nie wiem, 200-300 dolarów również zakupić sobie e, token Portugalii. No i będę musiał tutaj użyć giełdy, więc też to jest to, o czym, o czym Wam mówiłem, ale to są tylko plany dopiero na Telegramie powiedzmy dostaniecie info, jeżeli to zrobiłem, jeżeli, lub tego nie zrobiłem, nie? To powiedzmy na tym, temu się obecnie przyglądam. Także to by było na tyle. Dajcie łapkę w górę, jeżeli odcinek się wam spodoba. Zapraszam was do opisu. Giełda bybit daje wam bonus do 4000 dolarów, 4400 przy otwarciu konta i depozycie do 7 dni. No i przypominam, jedna osoba, która komentuje moje filmy raz w tygodniu może wygrać 10 dolarów. To by było na tyle w tym filmie i do następnego.